Dzień dobry, cześć i czołgiem, witam was w kolejnym odcinku i dzisiaj pogramy sobie na żywo Cromwellem Berlin. Pojazd ten mam w garażu od bardzo niedawna, bo od wczoraj wieczorem nie rozegrałem nim jeszcze ani jednej bitwy, dopiero go wyposażyłem w miarę jako taką załogę, czyli tutaj dowódca Centuriona Action Ten, tak aby była chociaż żarówka i jakoś to powinno być. Pierwsza bitwa będzie z dobrym losowaniem, więc pewnie szóstki. Założyłem tutaj dosyłać wentylację i optykę, tak aby coś tam podświetlać. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce. W ogóle nie pamiętam parametrów tego czołgu. Grałem nim bardzo dawno temu na specjalnym koncie testowym. I tak, 145 penetracji, 135 uszkodzeń. Nie no, źle to nie wygląda. Szczególnie, że na złocie aż 202 mm. Wejdziemy sobie do bitwy. Najważniejsze jest to, że pierwsza bitwa będzie chyba dobra. O! Mówiłem? Mówiłem. Więc Elhaluf. Dobra mapka dla Cromwella Berlin. Nie mam żadnych modyfikacji, także może tutaj tego brakować, ale to dlatego, że ostatnio mam z nimi pewne problemy i tak powinno być lepiej. Te skórki właśnie bagują się, a nie chcę mieć jeźdźców bez głowy na filmach. Jeszcze będzie, że plus 18, bo tutaj jakiś jakaś krew leci, czy coś. Ogólnie to pan jest normalny. Po prostu jadę w stronę C2 i będę tam starał się walczyć. A że nie mają prawie żadnego czołgu ciężkiego, który mógłby mi zagrozić, oprócz KW-1S, to nie widzę przeszkód, aby tam operować. Depresja na pewno mi na to pozwoli. Czołg jest bardzo mobilny, więc zajmę pozycję na czas. No i wydaje mi się, że będzie to bardzo fajne starcie. Dla mnie. Mam dwie artylerie, M44 i Grilla. Także misji tutaj nie wykonam, ale nawet nie chcę za bardzo się teraz na tym skupiać. Byle tylko nie dostać odarty tutaj na przyjeździe, bo jak będę sobie tak stał wesoło i celował w przeciwników, to oni wiadomo mogą we mnie trafić tą artą. Muszę być bardzo blisko przyklejony tej górki. I teraz tak. Czy skupiać się bardziej na heavykach, które przyjeżdżają, czy bardziej na średniakach po prawej? To jest wybór, który mam. Raczej spodziewałbym się na razie czołgów średnich. Nie stoję teraz najlepiej. O, teraz stoję najlepiej. Tak, aby postrzelę, od razu się cofnąć. No wyjedź ktoś. Tam jest Skoda po drugiej stronie, więc chyba tutaj żadnego średniaka nie będzie w tym miejscu. Aż dziw. Właśnie, lewa. Jakbym celował, oddałbym już strzał. A tak? Dupa. Co gorsza, nie mogę puścić za bardzo działa, wiecie co? Widzę KW-1S, które podjeżdża tak dziwacznie tędy. Jakbym zjechał teraz w dół, na pewno bym miał przeszło na niego. Pytanie, czy to jest opłacalne. Sprawdzę prawą. Nikogo nie ma. Chinu i T67, dobra. I teraz zjechać tutaj w dół na spokojnie. I ostrzelać tego kapującego KW-1S. Plan idealny. Czy go wykonam? Oby. Ładnie dostaję. Ale go zdjęli w ogóle. W trybie natychmiastowym. Luchsa nie trafiłem, ale teraz już powinno wejść. Dobra. W gąskę chcę, żeby nie uciekł. Nie ucieknie. Pięknie. Strzelają te deki. Art tutaj nie powinien mieć przystrzału teraz. Ale jest akcja, bo podjechali nasi i podświetlili pełno czołgu średni, które mogę obić. T28. Curuję na niego, bo on ma dobre działo. Ale Matilda trafiła mnie. Muszę zjechać w dół. Problem jest taki, że mogą być tutaj jakieś tedeki po mojej prawej. Dlatego też zjadę niżej, tak aby po pierwsze Artem miał gorszy przeszał. Aby Artem miał gorszy przeszał. Jeszcze działanie mogę nawet. Ja pierniczę. Come on. O Jezu. Zaraz Arta przeładuje ponownie. I tutaj ma przeszał, jak już. O Boże. Niewiele brakowało. Centymetr. Jedzie po mnie to Matildo. Ja będę potrzebował wsparcia, a nikt mi tu raczej nie pomoże. Będę musiał chyba spaść. O kurna.
Nie. Tutaj jak tutaj stoję, to jestem na patelni. Właśnie. Kurna, nie rozbij się, nie rozbij się! O Jezu. Hecer. O kurna, celuję. O kurna. Nie? Sio. Sio. Ja pierniczę, no przecież to mnie... Jedzie po mnie. Kurna, nie ucieknę. Muszę gąskę mu położyć, gąskę. Jak wyjedzie, to gąska. Dobra, nie trzeba było, pomógł mi ktoś, super, dobra. Nie! Mam optykę, ale nie widzę dalej. Kurna. Nie powiem, co by się wydarzyło, gdybym nie dostał do Arty. Wtedy bym spokojnie zdjął ich wszystkich tam, bo przecież miałem przewagę pozycji i wszystkiego, tylko Arta miała przestrzał. Aż dziw, bo to była taka górka, że naprawdę. Tutaj nasz ładnie gra, jak pancerze, bardzo dobrze gra na pancerz. Ale też takie tiery, że może pograć na pancerz. Obróci się na czas i powinien go dobić. Dobija? Nie, Marder mógł się tym zająć. Wiecie co? No jestem trochę rozczarowany. Ale nie czołgiem, bo zrobiłem wszystko, co mogłem. Pojechałem na miejsce, pojechałem. Zrobiłem przeszał i damage zrobiłem w tamtym miejscu. Po prostu Arta no, skutecznie tutaj uniemożliwiła mi grę. No i... Tyle. Hellcat ma dobry przeszał. Martwię się, żeby ich teraz nie wystrzelał. Szczególnie jak Pancera, bo on widzę, że ma pojęcie o grze dobre i jeśli go zdejmie teraz, nie zdejmie go. Typ T3-4 zajmie Hellcata i powinien spokojnie zacząć kapowanie bazy, a nawet podjechać bliżej. W zależności od tego, co chce robić, to powinien być win. Nawet przy ich arcie. Spodobał tym Hellcatem. Tutaj nasz powinien uważać teraz jeszcze na Su. Pingnę mu, żeby nie dostał, bo dostanie. Ale Arta tutaj. Przyznam się, że Arta naprawdę robi rzeź na tych tierach. O! 200. 57. Dziw, że aż tak mało. To chyba ja dostałem nawet mocniej niż ten typ T3-4. No ale kromka nie jest zbyt wytrzymała. Szczególnie chyba od boku, gdzie dostałem. Go cap. No, powiedzmy sobie szczerze, mogą kapować, ale to jest jedna artyleria. Jak wyjadą w dwójkę, na pewno wszystkich nie zdejmie. O! Chyba będzie szybciej ją zdjąć nawet. Tylko żeby go nie stedykował. Zginie? Nie zginie. Ło. Na hita. No. Arta by go zdjęła chyba nawet, gdyby nie typ. Typ był pierwszy. Dobra. Pierwszy win, ale bardzo fajne losowanko i... No co by nie mówić, kurna, dałem ciała, 1100 damage'a. Serio? Oj. Coś czuję, że moja przygoda z Cromwellem Berlin nie będzie aż taka piękna, jakbym chciał. Na razie jeszcze nie mam za bardzo co sobie zarzucić, no. Mogłem jeszcze bardziej się kitrać. Kurna, dobra. Mogłem się jeszcze bardziej kitrać, ale też nie mogę przesadzać, jestem czołgiem średnim. Cromwell to był czołg pościgowy. Ja powinienem ścigać te czołgi lekkie i średnie, a na razie to muszę przed nimi uciekać. No właśnie, Matilda wyjechała na mnie, musiałem uciekać. Spierniczać, gdzie pieprze rośnie. O. Urwisko. Dobra. Co ja tu mogę rozegrać fajnego? Na pewno z przykrością stwierdzam, że chyba to będzie mus amunicja Gold w tej bitwie. Dlatego, że jeśli ja mam problemy, aby przycelować i mieć czas na celowanie, to tam na tych szóstkach, to teraz tutaj tym bardziej będzie gorzej. Are you killing me? Reroll. Nie wiem, o kim mówi. Nie wiem, o co chodzi. Witam kolegę Gruntkowskiego. Jeśli będę walczył z jakimś tam Cromwellem, na to szansa jest reroll. Okej. Okay. Nieźle. Rerole zazwyczaj mają 30 parę tysięcy bitew. Aj, niektórzy ludzie to są tak już ślepi w te statystyki zapatrzeni. Dobra.
Chciałem podświetlać. I to mnie będzie kosztowało chyba pechę za 200. Nie, dobra, ucieknę. Ucieknę. Mogłem na hila wjechać. Mogłem na hila wjechać. Za darmo. Ale nie, no teraz to już za późno. Móc wyjedzie mnie pacnie. Nikogo jeszcze nie ma. Muszę poczekać na nasze pojazdy. Co jest bardzo, bardzo złe, to to, że nasi się skupili na linii 1, co jest najgorszym możliwym wyborem, kurde, na tej mapie. Według mnie to niczego dobrego nie daje. Ale kurna, tutaj nas zjadą na tym środku. Powolutku pod górkę się podsuwać, dobra. Tędy, tędy, tędy. Teraz na tą góreczkę. I stąd może jakiś przeszał będzie lepszy. Tu wyjadę? Jak panter mnie zobaczył. Właśnie. Ale powinienem wjechać. Stąd będę miał naprawdę dobre pole do popisu. Na początek sprawdzę, co się dzieje za latarnią, bo ja mogę robić damage, ale pamiętajmy o tym, że ja tutaj nie jestem sam i jeśli objadą naszych, to nie będzie wcale lepiej. Okej, widzicie, co się dzieje. O, objeżdżają nas dwa czołgi ciężkie. Dobra, spudłował. Tu mam w miarę dobrą pozycję, aby go rozwalić. Mogę za bardzo prowokować losu. Ajajaj, dwa dingi już by było po nim. Trzeci? Teraz nie celuję, o, teraz nie celuję. Jeszcze jeden strzał. Ło, dobra. Teraz ARL. Z nim jest o tyle trudno, że muszę go postawić na gąsienicy. Jak będzie wjeżdżał. Na gąsienicy i wtedy już się nie ruszę raczej. On nie ma dobrego opuszczania. No ale nie, no tak to nie. Tak to ja nie powalczę i to na pewno. Nasi są bardzo blisko kapa, ale przyjęli środek. Cholera, bardzo dobrze gra tym arenem. Jeszcze cholera z lewej. Tygrys na mnie też celuje. No i to już jest chyba kaplica, moi drodzy. Celują do mnie. Prawie z każdej strony. Ło! Nie wiem. Mnóstwo szczęścia, a więcej szczęścia niż rozumu. Ten strzał tutaj bardzo mi pomógł. O kurna, dobra. Teraz w miarę możliwości może pomóc z tym TVP VTU. On jest plecami ustawiony. A ten FCM? Na przestrzał na niego chyba nie będzie. Póki co nie ma. Tego rozwalono. A tego nie cofnie się. Płonie jeszcze, dobra. Mogę wracać po tygrysa. Tygrys był ostatnio na G0. Ta gąskę fajnie, że wpadła. W tego Arla, to chyba mnie uratowało. Tam popełniłem błąd się tak wychylając, się kapują bazę. Więc koniec, niestety. Nie obiję tego tygrysa za bardzo. Niestety. A mógł być jeszcze tak z 200 damage na pewno bym zrobił na tym tygrysie. Już lepiej, 1400. Ale wiadomo, to była bitwa na full goldzie. Czy musiałem strzelać z tego golda? Teoretycznie nie, ale z drugiej strony, gdybym nie strzelał z golda, na pewno nie zdjąłbym tak szybko jak pantery i bym zginął. A niestety, tutaj losowanie mnie trochę pokarało. Teraz siódemki. No to idealnie, mam szóstki, ósemki, siódemki. Najlepiej na razie na ósemkach. Najgorzej na szóstkach, jak będzie teraz. Dwie, trzy arty. T3-400, fałeczka, AT7, Sturer, Emil. Tug! Dobra. Pomysł mój jest bardzo, bardzo
prosty. Pojechać na środek. Pojechać na środek i spróbować zająć pozycję w E6. Stamtąd wjechać na klasztor. I jeśli spotkam tam jakąś siódemkę, no to uciec przed nią. A jeśli nie, no to będę miał przeszło na Kiszkę, czyli linię 8. I na linię 2, także jak ktoś tam będzie przyjeżdżał, to powinienem zrobić jakiś damage. Powinienem zrobić damage. A czy zrobię? To wiele zależy od tego, czy arty pozwolą. Mają lepszą artę od naszej i to dużo lepszą. Nie wiem, w jaki sposób to jest zbalansowane. Grill ma, może zadać 700 uszkodzeń, a Bishop, nie wiem, 300. Dobra. Chefik, na razie Chefik to. Tylko fajnie byłoby wjechać, prawda? To tak byłoby bardzo miło, według mnie. Dobra. Chowam się przed wszystkim, co może mnie trafić. Dobra. Muszę wyjechać. Dobra. Przed artą. No i dobra. Czy to był dobry pomysł? Według mnie był. O kurna. O dobra. Tej walki raczej nie wygram. No cóż. No nie, no szturer Emila na kapie to nie przewidziałem w tym przyjeździe, ale to też faktycznie tutaj zobaczcie jest przez Luka. Sery multi musiałem. No jakby na mnie nie wyjechał, to bym sobie poradził tutaj, na pewno bym mógł zrobić dużo więcej. No plan był taki, żeby strzelać te deki, prawda? No niestety, nie przewidziałem tego, że kolega się na mnie trochę rzuci. Nie opłaciło się według mnie na mnie tutaj rzucać, no bo zginął. Miałem wsparcie, oni nie mieli wsparcia. No ale no, nic nie zrobię, no, czasy nie cofnę. W takim razie, no jeszcze jedną bitwę rozegram, bo to była szybka. I do was wracam. No i dupa. Dlaczego? Porażka, 900 damage'a. O kurde, tutaj patrzę tak, że nasi się nie popisali. Ja się nie popisałem, tak wiadomo, ale nasi również. Dobra. Ostatnia bitwa. Teraz proszę. 2000... Marzenie się spełniają. Szóstki, ale mają OI. To mnie bardzo martwi, dlatego że OI jak trafi i przebije, to koniec. Mają znowu M4-4, które ostatnio nie pogrzebało. Mają pancera z F4B, czyli no mniejsze zagrożenie. I trzy deki takie szóstego poziomu. Dlaczego aż tak tutaj trzeba kombinować? No bo te deki mogą się ustawić też różnie. Mam nadzieję, że są wylosowane na górze. Jeśli są wylosowane na górze, czyli tutaj, no to pojadą sobie pewnie w krzaczki na A3. I tym samym będę mógł spokojnie wyczyścić linię 0 i tą stronę przyjmę. Jestem w krzaku. Widzimy OI. Jest Lux, dobra. No tylko, że jak ja... To trzeba też rozegrać mądrze, bo jeśli ja teraz pojadę po Luxem, to właśnie nie odstrzelam OI, a OI jest ważniejsze według mnie. Jeszcze jak Panzer 4 jest przestrzał, nie ma, dobra. Z jej Luxem, tak jak powiedziałem, lepiej się skupić na tych ważnych celach. Achilles obrywa, dobra, ładnie, ładnie. Jeszcze jedna. Nie weszło. Nie wiem, czy ten jak Panzer jest za budynkiem, jest teraz na otwartym polu. Warto niszczyć przeszkody. Westfield to ogólnie jest mapa, która jest pełna budynków. Trzeba je po prostu niszczyć, one często są zniszczalne. Teraz ten OI, tam widzieliśmy, że on się cofał. Tak na ślepo strzelę z dwa razy jeszcze. Może raz. I obracam się na tych po prawej. Bitwa zapowiada się na razie dobrze, aczkolwiek tutaj nie ma przestrzału, więc wracam do mojego starego, dobrego OI. Na razie widzę tak słabo z damage'em w jego stronę, ale jest bokiem pięknie teraz ustawiony. Jeszcze jeden strzał. I powinno być po nim. Ajajaj, zabrakło paru sekund. Te 3-4 się wychyla. Mógł mnie zobaczyć już. Nie zobaczył mnie na szczęście. Oj, jest na hita. To jest
Ja wcześniej strzelałem w OI Experimenta, dlatego tak ładnie wchodziło. No właśnie. Bardzo duża różnica, właśnie. OI Experimental? No to nie jest najtwardszy czołg, ale... OI już tak. Gąsienice, gąsienice, gąsienice. A... Kucio. Z Rudym mam szansę i to ogromne, dlatego że mam przewagę HP. Ale on gra na wieżyczkę i ma osłonę Skody. Z dwójką już raczej szans dużych nie mam. Muszę najpierw obić Skodę, ona się pokazuje, widzimy, że tam próbuje postrzelać. Jakbym tak trafił go raz, ale jeszcze Arta. Właśnie, nie mogę zapominać o tym, bo ja zapominam. Kurde, zobaczy mnie, jakim cudem. O, 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 o. Nie, 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 nie. Cofka. Jeszcze Matilda dojeżdża. I do tego trzeba wracać na bazę. Słuchajcie, wymiana z nimi. Kurna, nie! Ja pierniczę! Nie, 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 nie. Wyjedzie tym luksem tu. Zmiana z tym T-3485, to ogólnie co teraz robię cały czas, to była taka głupota. Która spowoduje, że zaraz padnę. No bankowo. Muszę spaść chyba. Nie wiem czy... Nie, nie mam pojęcia co teraz zrobię. W ogóle jestem... Nie, dobra, uciekam. Kurna, widać mi, cholera. Suma może mi przeszło, co nie? Dlatego do lewej... Okej. Okay. Dostaliśmy w dwójkę. Ja i ta Skoda. Ona ma zapas HP, ja nie mam zapasu HP. Mają artę, więc stać się nie możemy. Matilda będzie dojeżdżać na pewno. To jest, kurna, jak, pewne jak w banku. Ale głupio zrobiłem, że się wymieniałem tam. Powiedziałem, że nie mogę tego robić, to zrobi... zrobiłem to. Czy ja zobaczę ich? No mam optykę, no specjalnie biorę to... O. Specjalnie mam tą optykę do takich właśnie celów, czyli podświetlania. Skodę to muszę rozwalić na przejeździe. To jest bardzo ryzykowne, co teraz robię, ale muszę ją rozwalić, bo ona będzie grała tutaj na wieżę. No ale... Kurna, Lux. To jest drugi odcinek, gdzie Lux mnie zabija. Kawu grałem, dwa, też mi Lux zdjął. Lux pogrom Samultiego. Ale kurna, to trzeba już mieć naprawdę pomysły. Mówię, że mnie rozwali, jak się będę z nim wymieniał. Co robię? Strzelam się z nim, z jednym, z drugim, jeszcze w dwójkę w ogóle wyjechali strzelić do mnie, byłem sam. No i co? Piękne losowanie. A Gucio, damage'a nie ma. 1200, no. Biorąc pod uwagę ilość oddanych strzałów, to powinno być tak z dwa razy więcej, ale... No właśnie, to jest tam. Czeka mnie długa droga, zanim zacznę grać Cromwellem, jak się powinno grać. Nie wykorzystuję też jego atutu mobilności do końca, no bo co? Zająłem tą pozycję, snajpiłem i potem już prawie nic nie było z tego wartościowego. Tutaj dwa strzały tylko, czyli nic na ślepo nie weszło. No to jeszcze gorzej. Po spocie również bida. Więc no to był Cromwell Berlin w moim wykonaniu. Tak, 2 na 10. No nic, no. Mam nadzieję, że pogram na pewno trochę jeszcze. I jak zacznę nim grać już na serio, to wtedy do was wrócę z sensownym materiałem i sensowną bitwą. Także dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Cześć.